siemanko, witam was bardzo serdecznie na premierowym odcinku krótkiej serii gier, w którą będziemy mieli okazję sobie tutaj razem poprzechodzić, pograć i popykać. Gra Human Fall Flat, jak zorientowaliście się po tytule lub po opisie lub po czymś tam, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy sobie takim ziomeczkiem, który chyba nie do końca ogarnia, jaka jest jego egzystencja i na przykład, nie wiem, może tak. Tak jest, musimy jakoś go nazwać oczywiście. Nie wiem, no jakby stali widzowie kanału będą wiedzieli, o co chodzi, ale myślę, że Mariusz to jest najbardziej odpowiednie imię. Znajdujemy się teraz w jakiejś rezydencji. Odcinku będzie, tak jak mówiłem, kilka, zobaczymy, jak szybko nam to wszystko przejdzie i pójdzie. Ale generalnie gra jest komiczna, bo tu się da wszystko i wszystko się da. I makarenę zatańczyć, Coco Jumbo i do przodu. Okej, słuchajcie, jest jakiś pilocik, podnieśmy sobie go. To jest samouczek, wszystko już widziałem. Naszym zadaniem jest po prostu przechodzić planszę jedna po drugiej. Gra typowo platformowa, typowo zręcznościowa. Wiecie, troszkę pomyśleć, troszkę zrobić. Wcisnąć czerwony guzik i iść dalej, nie? Chwalów ten. O, ale masz złamanie trzeciego stopnia, pokaż tą rękę. Jest takie złamanie, nie ma. O, może wszystko. Co? Ja tak chcę jeszcze raz, czekaj. Wróć tam. Kozackie to było, mordo. Few thousand years later. Dobra. Mordo, jakby... Dźwignij zad i idziemy dalej. Tak jak widzicie, początkowe plansze są typowo takie, wiecie, że poznać zasady, mechanikę gry. No ale co, no to... A, że dwa naraz. Czaję. Ale jak ja mam tam teraz wejść? Nie mogę tak się tam... weź nogami, nogi są spoko, weź nogami, Nie, dobra. Aha, nie zamykałem się. Całkiem spoko. Jest jego dziadek? Ojciec? To jest on. Jakby... A, rozumiem. Prostata, tak? Nie, no dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że tu jesteście, bo skoro oglądacie to już trzecią minutę, to wiecie, że jakby wróciłem na kanał. Troszkę się będzie pojawiało, będą live streamy, będą odcineczki, ale nie mówię ile, bo znowu zepsuję i ten... Co to się tu? Halo, halo. Nie puszcza się, nie będą latać i nigdy nie będą mogli. Tam jest jakaś chmura, można ją skoczyć? Nie no, jakby tak średnio trochę, nie? Rozbojam się i nie wiem, wrócę tam? Fuck. Okej, w każdym razie pierwsza plansza już chyba za nami, jak najbardziej. Takie spadanie w tej grze chyba oznacza to, że mamy tam jakąś planszę, wiecie, z głowy. Możemy przejść do kolejnej. Jeżeli ktoś kojarzy gierkę, która nazywa się Gang Beasts, gierka bardzo podobna, też na podobnych zasadach, jeśli chodzi o fizykę gry, wiecie, to wszystko jest takie bardzo realistyczne. To polecam. Gierka trochę droższa, ale daje więcej fanu. A ta gierka, nie wiem, ja mogę to odgruzować tam wejść? Ej ty, to ma sens. Ej ty, to jest dobre. Ale to może być sedno tego odcinka. Sprawdzę to, okej? Okay? I jak ktoś, to się widzimy, nie wiem gdzie. Później. Nie, że to ja nie będę robił cięć. Więc patrzcie, to są trzy kawałki. Ty, na dwie ręce będę bardziej wydajnym robotnikiem. Ja się zesram zaraz. Dajesz, gościu. Ciach malina, ciach. Ciekawe, czy twórcy gry przewidzieli, że będzie jakiś debil, który będzie chciał to gruzować. Ale spoko, no, elo. Otylia Jędrzejczak, żółto szczepem. Nie ten sport, nie mów takich rzeczy, bo dzieci uczysz. W każdym razie, coś chciałem powiedzieć. Nie mam pojęcia, kiedy ten odcinek będzie na kanale. W każdym razie, napiszcie w komentarzu, co tam było słychać, jak się uczycie, czy święta były obfite, wielkanocne, bożonarodzeniowe, wszystko. Piszcie, co tam u was słychać, poważnie. Jestem ciekawy, bo jakby długo się nie widzieliśmy, prawie dwa miesiące przerwy. Nie, dwa miesiące przerwy, nawet ponad trochę. Jestem ciekawy, co się u was pozmieniało, jeżeli coś w ogóle. I tyle, no tam wiecie, trzeba kontakty odnowić, to nie ma tak opcji. Na grupie na Facebooku będą pościki, będziemy normalnie sobie tam żyć, to będzie taka nasza familia. Co mam wam powiedzieć więcej? Ej, ja to odgruzowuję. Zaraz się okaże, że tam nic nie ma.
Powiedzcie mi, że tam coś będzie, błagam. Jakby da się to odgruzować, więc to jakiś... Daje mi szansę na to. Są drzwi i jest klamka. Jakby domyślam się, że tam za śmietnikiem są drzwi, które trzeba wejść, nie? Ale no... No nie wymyślałem, gdybym nie zrobił czegoś, czego twórcy nie przewidzieli. No ale mordo, tak nie będziemy współpracować. Wywal mi to. Dziękuję bardzo. No, twórz mi te... A, jednak. Myślę się, że zrezygnuję, tak? Bo były zamknięte z jednej strony. A, czekaj. Łapę klamkę. Dobra, i ciup. Ej. Okej, tu jeszcze nie byłem. Tu jest biel. Ała, ej, to się zgubić da? Czy, co to za miejsce w ogóle? Jakiś easter egg, tylko jakby chyba zapomnieli go zrobić w grze. No nieważne, dobra. Sprawdziłem to, nie będzie, że coś tego. Bierzmy się za śmietnik. Da się to odsunąć w ogóle? Ma tyle siły? Bierz go! Ej, pójdź go, pójdź go, pójdź go! Sru! Nie wiem, gdzie spadł, ale go tu nie ma. Okej. Okay. Czyli co, że się odnowił, tak? A jak go popchnę i szybko biegnę do drzwi, to się nie zdąży. Ten, nie? Czekaj, nie patrzcie. No, po piachu to kółka nie jeżdżą. Zbuta to. Oszukałem grę. Who's the boss? To co mamy? Tory, wagony. Aha, czyli taki standardowy Tetris. Spoko, wygląda to nawet fajnie. Ciąg malina te wajchy. I wbijamy się. Aha, tam chyba jakiś dworzec kolejowy, zobaczcie. Ładna sceneria. Generalnie dużo FPS-ów nie zużywa. Znaczy FPS-ów, wiecie, jakby potencjału karty graficznej. Bo tu jest wszędzie niebo, więc tu nie ma co żyć FPS-ków. A taka arena, mała, ładna. Jest fajnie. Co tu trzeba zrobić? Mam tu wskoczyć? Nie, nie, zginiesz zaraz, no. Ciągnij to. A, patrzcie to. Taka transakcja wiązana, takie chromosomy. No to wchodź tu. Co tu się wyprawia teraz? Halo, raporcik, proszę z sytuacji. No i zgon. Umarł. Wstawaj, Janiu. Mariusz, nie mam czasu. Chodź. Co ja mam tu? Czekaj, bo mi się mózg zwiesił. Dobra, już wszystko jest, okej. Jak już te odcinki wyjdą, czyli w sumie teraz, jak to oglądacie. I będzie ktoś, kto ma tą grę i chciałby pograć, to... Niechętnie. Ja lubię takie gry, gdzie tak jakby trochę się ryjebanie, nie? To są takie gry, no głównie no, można w CS-a grać, no. Ej, mordo, nie w tą stronę? Ty masz się podnosić do góry, tylko ten wagon tam... Aaaa, wyczułem tą możliwość. Ciuraj, laj, ciuraj. Ja mogę do tego dźwięk podkładać, co? Nie, dobra, to było słabe. Mamy schody, w sumie jakby okej, okay, ale co dalej? A, tu jest ta lokomotywa, zobaczcie, tam na dole byliśmy na tej arenie, czyli jesteśmy teraz wyżej. No to spoko, to jest okej, okay, dobra, czyli takie krótkie areny, takie krótkie zręcznościowe gierki. Mnie się to podoba. Zrobię sobie tak, że tam musimy wejść, tak? Tu są schody, oczywiście pewnie na dole ich nie ma. No oczywiście, że ich nie ma. Czyli trzeba tak, pewnie po tych wagonach wejść, po tym, aha, czyli przesunę sobie te dwa wagony, spoko. Nie wygląda na jakiś trudny poziom. Zresztą nie może być, bo jakby trudny był drugi poziom, to by ludzie to odinstalowali od razu. W każdym razie, a teraz coś z tym trzeba zrobić. A, na kolumnę i od kolumny się można odepchać. Kurde, jak lubię takie logiczne i zręcznościowe gierki. Ale muszę wam przyznać szczerze, że mi w ustach zasycha, bo długo nie gadałem sam do siebie do monitora. Polecam i pozdrawiam, jakby. Udawanie youtubera też jest kosztowne. Jest! No nie zestryj się, chodź tu. Ciów! Nupa gadi, jak to mówią, i do przodu. Śrulaj tam. Taki pingwi trochę, taki dziadek po stotkach, nie? Tak, to jedno, tylko jedno kolano pracuje na nas. Okej. Okay. No znowu skakać tam? Jest jakaś możliwość, żebym tam nie spadał? Dobra, elo.
Oła, ty masz stawy w ogóle, mordo. Okej, słuchajcie, trzecia arena. Aren jest 10, czyli sobie podzielimy to troszkę na odcinki. Ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Postaram się jakoś to fajnie zmontować, czyli standardowo w moim stylu. A tymczasem się żegnamy, do zobaczenia w kolejnym Human Flat, Fall Flat Challenge, coś tam. Trzymajcie się, cześć.